Siema ludzie, tutaj Zakolników i witajcie w kolejnym materiale na Totalnych Dramaturgach, a dzisiaj sobie porozmawiamy o Mondralach, czyli Elodie i Mary. A na sam początek zacznijmy od Elodie. Elodie jest to postać, która praktycznie, powiem wam szczerze, stawia wszystko na działanie pod względem opracowywania planów. Ona nie toleruje czegoś takiego jak improwizacja. Ona musi na każdą okazję mieć przygotowany konkretny plan. Ale gdy plany nie wypalają, niestety, gdy przychodzi ta słynna kwestia robienia improwizacji do danego zadania, które trzeba wykonać w wyścigu, niestety dostaje, no nie lada paniki i nie może sobie niestety z tym poradzić. Też trzeba wspomnieć o tym, że Elodie nigdy nie zaprzyjaźniała się praktycznie z nikim. Była taką osobą, która stawiała głównie na naukę, a także na rozwijanie swojego umysłu. Przez to nie miała zbyt wielu przyjaciół w szkole. Natomiast Mary jest to postać, która tak samo jak Elodie nie stawiała zbytnio na zawarcie jakiejkolwiek przyjaźni z kimkolwiek, natomiast ona nie boi się improwizacji, a wręcz ją można powiedzieć, że nawet lubi. I mogę też tutaj podkreślić, że to powoduje, że jest taka, no nie wiem, może nie to, że bardziej śmiała Mary jest w stosunku do Elodie, ale nie boi się zaryzykować i jest bardziej skłonna do ryzyka, jeśli takowe trzeba podjąć w danym zadaniu. Więc tutaj można powiedzieć wstęp do opisu postaci mamy załatwiony, a teraz zajmijmy się tym, jak sobie obie panie radziły w wyścigu. W pierwszym odcinku tutaj mogę powiedzieć, gdy trzeba było dostać się na lotnisko w Toronto i tak dalej, radziły sobie całkiem spoko. Natomiast już w drugim odcinku, kiedy trzeba było w Maroko, można powiedzieć, znaleźć odpowiednie przyprawy i potem zrobić z tego dania, tutaj radziły sobie całkiem spoko i zajęły oczywiście 7 miejsce. Natomiast w trzecim odcinku, gdzie tematyką był oczywiście Paryż, akcja działa się w Paryżu, gdzie najpierw trzeba było narysować portret tego partnera, tutaj powiedzmy, że poradzili sobie całkiem spoko. I potem druga część zadania było to przewiezienie sera łódką do strefy luzu. I tutaj dziewczyny zajęły 9 miejsce. Natomiast w odcinku 4 pod tytułem Przygoda na Morzu Śródziemnym, tutaj dziewczyny znowu się mocno, można powiedzieć, popisały, ale niestety w bardzo złym świetle, ponieważ narysowały bardzo rozbudowany plan budowy zamku z piasku, oczywiście na piasku. Ale skończyło się to tym, że cały ich misterny plan poszedł, to powiedzmy sobie szczerze, się jebać, ponieważ cały, można powiedzieć, plan został zmyty przez wodę. I tutaj Elodie wpadła mocną panikę i przez to zostały zdyskwalifikowane, bo nie zbudowały całku z piasku na czas i odpadły z wariackiego wyścigu. Jak mogę tutaj je ocenić pod względem działania? Elodie i Mary radziły sobie całkiem spoko w wariackim wyścigu. Nie ma tutaj wątpliwości, że gdyby zostały poprowadzone dalej, mogłyby być to naprawdę fajne postacie z fajnymi wątkami fabularnymi, jak i rozwojem ogólnym postaci, bo tak na dobrą sprawę co od nich wiemy, że w młodości za czasów to wiadomo szkolnych bla bla bla, no miały mało przyjaciół i stawiały głównie na naukę. Nie chodziły na żadne randki i inne tego typu zabawy. Dwa, chciały przekazać pieniądze na cel bardziej taki, wiecie, naukowy. Chciały wspierać naukę, rozwój nauki ogólnoświatowej, co oczywiście nie wypaliło. 3. Bardzo, można powiedzieć, są specyficzne, że nie każdy się z nimi dogada przez wzgląd na ich słownictwo, które jest dosyć, no można powiedzieć, że dosyć ciężkawe do okiełznania, aczkolwiek starają się, wiadomo, tutaj nie używać się typowo naukowych słów, tak jak to na przykład robiła Scarlett w wyspie Pakitew. Całe szczęście, chwała Bogu. Więc tutaj każdy się może z nimi na luziku dogadać. I też trzeba wspomnieć o tym, że niby potrafią swoją inteligencją przechytrzyć przeciwnika, ale też ich inteligencja umie ich mocno wkopać. Przykład, 4 odcinek wariackiego wyścigu, czyli sprawa z budową zamku, gdzie planowali ich, choć tutaj, jakby to można powiedzieć, zgubiło. Niestety, tak się stało i dziewczyny odpadły. Ale patrząc na ich działania, jakie je oceniam, szczerze, jak dla mnie całkiem spoko postacie, tutaj spokojnie mogę im dać ocenę 7 na 10.
A teraz do was pytanie, moi mili. Jak wy oceniacie Elodimery? Czy to są spoko postacie? Czy są średnie? Czy po prostu uważacie je za neutralne? Zapraszam do dyskusji, a ja się z wami żegnam i zapraszam was na kolejne materiały na Totalnych Dramaturgach. Do zobaczenia i cześć! Na razie!